Na dzisiejszej wystawie w Warce prezentujemy maszynę opryskiwacz KWH Holland, który jest tutaj podczepiony razem z czujnikiem Kubota 9040, 94-konny sadownik. Opryskiwacz ten ma innowacyjną technologię oprysku z jonizowaną cieczą. Ciecz, która jest przez tą maszynę rozpylana i jest naładowana elektrycznie ładunkiem odwrotnym do ładunku, jaki posiadają drzewa, liście, i w tym momencie drzewo samoistnie, roślina przyciąga ciecz, która jest rozpylana. Dzięki temu możemy mniej wody używać do oprysku, mniej środków, możemy jechać szybciej oraz możemy w gorszych warunkach atmosferycznych to maszynę opryskać, a jak wiadomo, zabiegi muszą być na czas i w tym momencie czas jest najcenniejszy. Opryskiwacz ten ma zbiornik 1500 litrów, co nam pozwala opryskać do 5 hektarów. Niepozorna niska przystawka pozwala osiągać oprysk do 6 metrów. 5,5 metra optymalny oprysk w każdej roślinach. W jabłoniach, jak widać, mała nie znaczy niewystarczająca. Ciągnik Kubota 74 konie, mi się wydaje, że tego ciągnika sadownikom nie należy, nie trzeba przedstawiać. Klasa sama w sobie, oszczędny silnik, niezawodność, bardzo długa gwarancja. 3 lata bez żadnego limitu godzin. Dodatkowo mamy te ciągniki atrakcyjne finansowanie do 10 lat. Oprócz opryskiwaczy KWH Holland w swojej ofercie mamy także holenderskie produkcje ładowarki kołowe i teleskopowe Giant. Jest to produkcja firma Tobroco w Osterwijk. Ładowarki są wyposażone w silniki Kubota od 20 koni do 60 koni turbo. Ten model, na który ten kolega pracuje, ma 26 koni. Jest wyposażony w łyżkę 4 w 1, która jest popularna praktycznie w każdego rodzaju gospodarstwach. Do załadunku, wyładunku, przeładunku, do różnych prac gospodarczych. Kolejną maszyną, którą prezentujemy, jest Giant V5003. Jest to maszyna o silniku 50-konnym wolnosącym. Tutaj ona jest wyposażona w świder, który jest niezbędnym narzędziem w każdym gospodarstwie sadowniczym. Silnik Kubota 50 koni wolnosący, hydraulika Bosch Rexroth o bardzo dużej wydajności, do 300 barów, jeśli chodzi o hydraulikę roboczą i jezdną. Kinematyka bardzo mocna. Maszyna jest całkowicie zbudowana z metalu. Nie ma żadnych plastikowych części, jak w niektórych maszynach konkurencyjnych. Przez to jest wartą, silną, mocną konstrukcją. Dodatkowo jest ciężka. Jeśli chodzi o te maszyny, firma Hemirol jest wyłącznym importerem na teren Polski ładowarek kołowych i teleskopowych Giant z Holandii. Firma ZZ Towarka, u której tutaj jesteśmy gościnnie, jest naszym dealerem w tym regionie. Jeśli ktoś chce o maszynach się dowiedzieć, zapraszamy do nas bądź do firmy ZZ Towarka, gdzie udzielimy wszystkich fachowych informacji. Dodatkowo zapraszamy do wypróbowania tych maszyn. Każda maszyna jest dostępna do darmowych testów u siebie w gospodarstwie, żeby sprawdzić, czy ta maszyna dla Państwa będzie odpowiadała, czy spełni wymagania, które dla niej stawiacie, i oczywiście, czy warto ją kupić. A mi się wydaje, że warto, także zapraszamy. Dziękuję.